Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andycy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wyzwań Cash na naszych kanałach. Oczywiście, jak zawsze, jest ze mną Tomek 90. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy trochę nietypowo, bo jesteśmy w galerii, jak widzicie, bo naprawdę jest dużo, dużo simów, simek, które tutaj są jakby przeznaczone na to, żebyśmy nasza klinika je naprawiła i podreperowała. Natomiast ja dzisiaj wybrałem simkę. Tak, Maciek, wybrał. I powiem wam szczerze, że wydaje się dość taka trudna i może wyjść mops. Mops. Właśnie ja teraz sobie tak przypomniałem, że miał być mężczyzna, ale widzę, że tutaj bezpośrednio z mężczyznami, więc słuchajcie, biorę z tego, co jest, a ona jest dość trudna, więc tak mi się, wiecie, rzuciła w oczy. Może za tydzień to my zrobimy faceta, co? Możemy. No zobaczymy, jakie tak, teraz jakie, co schodzę wybierać. Jeszcze w dół bardziej, ale widzę, że o nie, zacięła mi się galeria, trudno. Słuchajcie, simką dzisiejszą jest simka od MMFM112. Także proszę bardzo, to jest. Jest piękna, jest ładna, jest cudowna. Zobaczcie, sexy flexi. Te usta i te oczy. I to wszystko. To jest tak powabne. Zygfryda! Zygfryda Bombel. No powiem wam. Oj, Tomek, popatrz sobie z profilu na jej nos. Zobacz nos! A to czekaj, muszę wyjść z tego, bo tam. Ja już pokazałem, jest, słuchajcie, piękna. Jest, jak mój? To jest majstersztyk, Tomku. No ja mam taki. Teraz masz taki? Nie, tylko w nocy. Nie, Tomek ma taki, jak przywalił, wiecie, podczas dęsi ostatnim. Tak właśnie tańczył i hops w biurko bęc. Ale ty, ale brzuch ma podany do twojego. No, słucham. Chyba masz o tym. Ty masz taki wzdęcie ci bierze zawsze. Nie mam wzdęcia. Masz wzdęcie. SM mówi, że on tyje, nie? I pokazuje nam zdjęcia, a mówię, faktycznie, idzie ci w Bempsona. Także w zasadzie SN rozszerza się. Starość nie radość, młodość nie wieczność. Dobra, rozbieraj ją. Ty już rozebrałem ją. Dobra. Nie, to ja ją podziwiłem tak bardzo tutaj, wiesz. W full zestawie. No. To jest taki zestaw powiększony, widzę. O mój Boże. Jeszcze te buty, chodź, zdejmij te buciory. Tomek, ja widzę, że mamy dużo pracy przed naszymi skalpelami dzisiejszymi. No, a im dalej ręka się drgnie po naszej wczorajszej imprezie. Słucham. Im dalej las, tym w głębiej. Tym w głębiej. Dobra, to ja ustawiam timerek na Tomusiu 10 minut, Ugly to Beauty. W ogóle tęsknię za wyzwaniem Listening Challenge. Może Tomku zrobimy? Co o tym sądzisz? Halo? To były świerszcze. Aha, nie było świerszczy. Po prostu SN jest niezadbany. Słucham, kąpałem się dzisiaj. Widzicie? Dzisiaj się wykąpał, wczoraj już, wczoraj też nie. Jak to nie? Przyszedł maj, to w końcu musisz się odkurzyć po zimie. Dobra, no, gotowy no. Jesteś? Ty się musisz odlepić. No właśnie, ty tam odlepiasz ciągle tam. No, kto obstrał kibel? Komuś no, wypadło, taki wysuszony. Babole odlepiasz, to są babole? Wiem co to. Ostatnio tobie wypadł. Nie, tobie właśnie, ty tam zbierałeś. Nogawką ci w babole wychodzą. Na pokazywałeś, no. Szczelny. Gotowy jesteś? No ja jestem gotowy, to ty gadasz swoich. Raz, dwa, trzy, kaliach. Go. Poszło. 10 minut, dobra, to ja cię najpierw kobietę tutaj doprowadzę do stanu używalności. Czekaj, muszę jej brwi zmienić. Ale no jak? Ona jest jak... Nie, najpierw... Przede wszystkim kolor skóry, bo ty wyglądasz jak alien. O. Jeszcze taka piosenka alien mi się włączyła. No widzisz? Czekaj, bo ja nie mogę... Gdzie to jest skóra? Brzusia tutaj. O. Dobra, zostawmy cię taką. Boże, ona... Czemu te simki wszystkie mają takie niewymiarowe te twarze jakieś dziwne? Tomku, no bo to jest cały deal. Dobra, oczy Cuzamen. Teraz trochę zmniejszyć. Co to jest tak? Czy to czoło jest wyciągnięte? O Jezu, ale masz stopy, kobieto! Ja to sobie sznitoszem walczę z nosem. No to pięknie. W ogóle ostatnio widzę w komentarzach, dobra, że mnie wychodzą coraz podobne simki i u ciebie, Tomek, tak samo. Ty też masz takie, na jedno kopy to nam idzie. W sensie, staramy się, żeby były po prostu były ładne, a w kółko wychodzą, znaczy ładne, ale inaczej ładne. Znaczy, no inaczej ładne, ale nie wiem, właśnie też to zauważyłem, że ciągle mamy robimy... taki model jakby, wiesz, to tak, jest, tak. Po prostu już mamy taki jakby styl. Nie wiem, czy to, Tomek, można nawet stylem. Nie wiem, czy wtedy tych simek nie obrażamy. Czekaj, bo minus wystaje.
Jaki on ten Maciek, nos? Ten nos nie jest wcale taki łatwy, bo nie mogę zmniejszyć dziurek. No przecież nie powiedziałem, że jest łatwy, ty. Ale ja ci mówię, że nie jest łatwy. Nie mogę dziurek zmniejszyć. O Boże. Czekaj, te piegi. Nie, piegi chcę. I don't wanna have piegi. A tak. O Boże, no i Voldemort mi wyszedł. Voldemort? Ona wygląda weird. Ona weird takie, ma tą w ogóle warę. Oczy ma wklęśnie, takie w ogóle twa... O Jezu, co jej się z tym czołem stało? To ona ma czoło za bardzo wysunięte. Jak się czoło wsuwa? Na górze chyba klikasz. Tylko na, po boku, co nie? Te oczy ma też takie jak dwa ziemniaki. Tu, to jakoś trochę wyżej. Do góry, ten nos też bym chciał tak do góry trochę, te usta w ogóle też do góry. Ona ma strasznie buzię wciągniętą, więc jej muszę trochę tak... No ma, Tomek. Tylko ja się właśnie zastanawiam, co tu zrobić? Czasami się nie da czegoś zrobić. Boże, ona wygląda, by nie miała brody. Iż ta muzyka taka... Ja mam taką bardzo relaksacyjną dzisiaj. No mnie tak jakby już miała, wiesz, nie konać. Obudzić się po narkozie. Coś tu... U mnie coś jest nie tak z nosem. On jest bardzo... horrible. O. To ona ma w ogóle te oczy tam jak u mnie za duże, wiesz? Ja już jej zmniejszyłem. A, tak się to wsuwa. No dobra. Tylko czemu mi zawsze wychodzi ten policzek taki wypchnięty i ja go nie mogę bardziej zmniejszyć? Nie wiem, co ja robię nie tak. No, ty robisz coś jakoś tak, że masz takie obwisłe, znaczy takie papusiowe bardzo wychodzi. No i właśnie, nie wiem czemu. I Maciek, ja tego... O, ale to nie mogę, tam ta kość zostaje jakoś tak dziwnie. I Tomek, jak się zmniejsza oczy? Bez detali. No bez detali, ale w którym mam je już? O, dobra, mam. Ja się założę, że usta mi znowu widzą takie, że po prostu idź i klękaj. Idź, klękaj. No coś tu niby, wiesz co, wyszło, wiesz co? Ale... Ja jej muszę dać włosy, bo ja bez włosów nie widzę, jak ona wygląda. Taka Katianka mi wyszła jakaś. Katianka? Coś ma... Nie, ona ma strasznie smutne oczy, Maciek. Znaczy już zrobi mi takie trochę weselsze. Ona ma u mnie te powieki takie duże, takie... Nie wiem, czy ty wiesz, co ja chcę ci powiedzieć. Nie wiem, czy ty wiesz. Czekaj, jakieś brwi... Nie, brwi w sumie ma takie jak trochę... No, u mnie ma takie krzaczaste, muszę je zmienić teraz. Nie krzaczaste. Ja mam jedną kreseczkę dosłownie, ty. Mamy inną simkę, jestem. Boże, to był hit. Ale ja zmieniłem jej brwi. Ja mam takie normalne, o. I takie jak włosy. Nie, czarne brwi, halo. Nie, ona ma strasznie zmęczone Maciek oczy. No ma tak delikatnie, no. Ja nie wiem, jak to zreperować. Czekaj, ja tutaj te kąciki tak jakoś suwam, ale nie wiem, czy to wychodzi w ogóle, wiesz? Dobra. Dobra, otwórz to oko! Otwórz, żebym powiedział. No, możesz się... O... Tomek, wiesz co? U mnie jest smutno. U mnie bez włosów wygląda trochę taki łysy facet. Bez włosów? No dobra, to ja już zacznę jej dawać włosy. O Boże, a ile mamy czasu, bo ja dopiero talię robię. 4 minutki zostały. No super. Dobra, usuwamy ciągle. Jezus, jaka Helga! Idź, nie wracaj, załóż łeb na worek, worek na łeb. Łeb na worek. Jezu. Łeb, ryj! Łeb, ryj! Tomek, ja jestem załamany. Ja jestem załamany. Ona wygląda bardzo męsko. No to widzę, że nam dzisiaj piękne simki wyjdą. Mm-hmm.
Nie wiem, Tomek, jestem. Ona. Jak słyszysz moje załamanie. Co? Nie wiem, Tardzie też ma jakąś taką, nie mogę i tu nic zrobić. Co to masz za stopy? Tomek, ona wygląda tragicznie. Ona wygląda jak taka pomoc domowa z lat 70. w Stanach. No to mnie. Przyrzekam. Ja może nic nie powiem. Nie, ona jest za blada. Ja muszę ją jakoś tak trochę z solarium. Musi z solarium wjechać. To ona jest bardzo męska u mnie. U mnie też. Z kobietą błagam. Zróbmy coś. Dobra, pomaluję jej oczy. Może będzie bardziej kobieca, wtedy będę mógł coś, jakąś fryzurę dobrać. O Boże. Nie, wiesz, ona u mnie wygląda jak nie glonojad, tylko jak mrówkojad. Boże, i to wygląda jak pani Tania Dzidzia. Pani Tania Dzidzia, Tomek. Tak. Na bardzo, tym się zatrzymaj. Bardzo Tania Dzidzia. Boże. No dobra. Powiedzmy, coś tutaj jest. O Jezu. Maciek, powiem ci tak. Ona u mnie wygląda, by nie wyglądała. To u mnie też jest bardzo podobnie. Zaraz wyjdzie, że jej nie zdąży ubrać. Nie wiem, Tomek, ja jestem confused. No. Ja też jestem confused. O, czekaj. O nie, to teraz to nie pasuje. Jak ja mam cię wypchać bardziej w te policzki tu? No dobra, powiedzmy, że... Nie. Że mam cię. O. Zróbmy ci tak. To chyba brwi za daleko odjechały jednak. No co? Czy chyba jest Jezus, ale on dzisiaj focus. Tomuś, minuta. Super. A ja jej nie ubrałem nawet. Dobra, kobieto, daj mi szybki strój jakiś. Ja nie coś jestem zadowolony z tego, w co ją. A ty już skończyłeś? Znaczy jeszcze nie, no jeszcze ją poprawiam, Maciek, jeszcze jej twarz redukuję. O Boże, teraz wyszedł pucek. No dobra, czekaj, może jeszcze na szyjnik i szybko ciepnę. A ja muszę mieć inne włosy. Kurde, ona wygląda tragicznie. Na szyjnik. Boże, nie no, ona wygląda paskudnie. Ona ma coś z tymi oczami. Tomek, ja nie wiem, co mam jej dać. Ubierz to, daj coś całego. A nie, to już dałem, tylko nie wiem, jaką fryzurę, rozumiesz? Tu jest u mnie problem. Taka, która najbardziej będzie jej pasować. Czekaj, zmienię szybko oczy, bo ty teraz powiesz, że znowu jest zdziwiona za bardzo. Jezu! Maciek, Jezu! Tęczówki, pamięta o tęczówkach. Dobra, o nie, Tomek, ona wygląda psychicznie. Aż tak? No. Nie, bo ja na szybko to... I włosy zostały w kucykach, takie robocze bardzo. O nie. Robocze. Cicho, dobra, no, ale ej, nie zdążyłem dzisiaj, bo ta twarz była tragiczna do zrobienia. Znaczy, najdłużej chyba z nosem i z oczami się tej, wiesz, Tomek, ona wygląda jak taka degeneracja, która siedzi w więzieniu i pali w kółko fajki. Taką ma, tak mi się kojarzy, no. Ona taka trochę smutna. No czekaj, już patrzę, co zrobiłeś. Tomek, powiem ci, że troszeczkę odbiegło się od swojego kanonu. No właśnie zrobiłem coś innego, tylko te oczy, nie mogłem... Ale nie jest zła, to teraz uwaga, trzymaj się fotela. To czekaj, jeszcze nie patrzę. Ona ma oczy dane takie, które są tak jakby głęboko osadzone z tą powieką taką. Patrz tu. Tomek! Halo! Nie mogę, przepraszam. No powiedziałem ci, że wygląda taka... taka... Próbowałem się pohamować. Wiesz co? Maciek, ej, ty masz zawsze psychopatki. No. Co za meksykańskie kosmitki zrobiliście? To Magda. Nie, ona ma paskudne oczy, Maciek, u ciebie. Ona wygląda jakby rzeczywiście jak popiła z dwa miechy. No mówię ci. I teraz sobie jej chyba tęczówki trochę za małe. No super. I te oczy takie jak u żaby. Cały strój. No dobra, cały strój.
No u mnie pojechałem w klasykę, ci powiem. Ja też, zobacz, ja taką prostą, zwiedną sukieneczkę dałem na lato idealnie. O, ale głowę ma za dużą do tego ciała. O kur, przestań! O, czekaj. No. Ach, proszę. Taka matka Polka, no. Jezus, to jest znowu, ty masz, jak ja mam problem z oczami i z psychopatkami, tak ty ubierasz wszystkie tak, jak stare ojle. Czemu nie jest staro ubrana? Nieprawda. No, ojla jak nic, no. Ostatnio była w stroju kąpielowym i co było dobrze? No i jak ojla wygląda tak samo, ty z każdego zrobisz ojle. A ty w wodogłowie. Słucham. Przepraszam, do czego jej te buty twoje pasują? Do... na lato. Na lato. Pasują, no, na lato. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał dzisiejszy. Ja uważam, że wyszła kosmitka totalna u mnie. To jest... No u mnie jest takie... Znaczy, to jest, Tomek, to nie jest brzdota, tylko to jest nieoszlifowany diament. A pokażemy jeszcze bokiem. No bokiem powiem ci, ja bokiem powiem ci takie 5 na 10 u mnie. Bokiem czy przodem? A czy ogólnie? To jest bokiem. Całkowicie z profilu. No to masz. Proszę. Tomek! Co ty jej zrobiłeś w boku? Co? Ej, taka zniesmaczona bardzo jest. No bo akurat takie miny szczera. Mhm. Ej, u ciebie ma bardzo... nos taki wystający. No? U góry. Nie zmniejszasz tego nigdy? Czasem zmniejszam. Ciebie, wiesz, manipulowałem trochę przy tym. A. Widzisz? Ale usta ma ładne. Aha, ja wiem. Ja wiem, jakie musi mieć wargi. Okej, okay, to tym wargowym akcentem możemy kończyć. Dobrze. Był Esen. Byłem. Byłem też ja. Oczywiście dla was Lowki, Kiski i Besowski. Buziakujemy was bardzo serdecznie i słyszymy się w kolejnych odcinkach z Kasa już niebawem. Także trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa. Pa.